Wdowieczka Magda i przyjaciele w każdą niedzielę. Puk, puk, witamy i rozpoczynamy naszą kolejną owieczkową audycję, niezwykłą audycję. W studio przy mikrofonie siostra Ines, pan Andrzej i owieczka Magda. I kochani, chcemy dziś razem z wami przygotować się na absolutnie wielkie wydarzenie, które będzie tuż, tuż, tuż. Tuż, to znaczy... Za dni kilka, tak. Myślimy o uroczystości Wszystkich Świętych. To jest ta uroczystość, do której od dłuższego czasu wszyscy przygotowujemy się bardzo starannie. Bo nie można sobie do tej uroczystości podejść od tak sobie, kiedy wszyscy święci, ci, których znamy i nie znamy, mają swoje imieniny, no to oczywiście nie można do tego podejść byle jak. No to są takie niebiańskie imieniny, tym bardziej, że chyba jutro i no trzeba będzie pójść na cmentarze. Oj tak. I zrobić tam porządki. No może niektórzy w ramach lekcji właśnie pójdą, aby sobie przypomnieć o tych, którzy byli przed nami. A dlaczego w uroczystość Wszystkich Świętych idziemy na cmentarze? O tym porozmawiamy po piosence.
albo niebo, niebo. To takie miejsce, do którego nam wszystkim chce się zajrzeć, chce się sprawdzić, co się tam dzieje, jak żyją tam święci i co nas czeka, kiedy już tam zajrzymy. To są trudne pytania, bardzo niełatwe pytania, mimo że czasami jak zerkamy do góry, to niebo jest całkiem blisko, dla niektórych może troszkę dalej. Ta półkula, którą mamy nad głową, jest no, taka, szczególnie w nocy, połyskująca pojedynczymi iskierkami, takie niebieskie błyski. Czy to jest właśnie to niebo, do którego przez cały czas próbujemy dreptać, wspinać się? A może jest to całkiem blisko? No bardzo jesteśmy ciekawi, jak sobie wyobrażacie niebo. Pewnie nie raz i nie dwa zastanawialiście się, jak tam jest, jak ono wygląda, co tam będziemy robić. My też z panem Andrzejem i owieczką Magdą stawiamy sobie takie pytania, a jakże? Chcielibyśmy tam zajrzeć, chcielibyśmy się przekonać na własne oczy, ale wiemy, że na razie musimy na to chwilę poczekać. I może dlatego właśnie w Dzień Wszystkich Świętych, a i potem w Dzień Zaduszny zapalamy takie swoje malutkie światełka, aby może ktoś gdzieś zobaczył je z góry i może przypomnieć sobie, że pamiętamy. Że pamiętamy o tych, którzy byli całkiem blisko, byli z nami i są z nami, bo to może najważniejsze. Właśnie, oni wciąż są. Tylko tak się składa, że my ich w tym momencie nie widzimy. Ale odpowiedzmy sobie w takim układzie na pytanie, dlaczego przed uroczystością Wszystkich Świętych sprzątamy cmentarze, pucujemy je, myjemy pomniki, zbieramy liście, które tam spadają. Dlaczego przynosimy znicze, świece i kwiaty? No właśnie dlaczego? A choćby dlatego, że przypominamy sobie, że Pan Jezus powiedział: w domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. No i o tych mieszkaniach, które trudno sobie tak normalnie po ludzku wyobrazić, będziemy może starali się sobie przypomnieć. Stojąc, czy może idąc na cmentarze, i to nie tylko ta łuna, która będzie się unosiła w wielu miejscach, da nam taki dobry znak. Me.
Czy w niebie wystarczy dla nas miejsca? Marysia zapytała Hanię, swoją najlepszą przyjaciółkę. Ich klasa właśnie skończyła porządkowanie grobu nieznanego żołnierza. Czasami się martwię, że się tam nie zmieścimy, bo przecież poszło już tam tylu ludzi. O, niepotrzebnie się martwisz, zaśmiała się Hania. Słyszałam, że niebo jest ogromne i że jest tam tyle miejsca, że w głowie się nam nie mieści. A moja babcia ciągle opowiada, że w niebie będzie miała prawdziwy pałac. Ech, to twoja babcia nie wie, że pałace są tylko w bajkach? Sprostowała Marysia. No coś ty, zaprzeczyła Hania. Przecież Pan Jezus powiedział, w domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. No widzisz, Pan Jezus mówił o mieszkaniu, a nie o pałacach, a to różnica, sprostowała ją Hania. Ale Pan Jezus powiedział jeszcze jedno zdanie. Nie wiadomo, dlaczego do rozmowy włączył się starszy pan z brązową laseczką. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg tym, którzy go kochają. Oj, pisnęły dziewczynki, to może być nawet coś lepszego niż pałac? Może? Starszy pan uśmiechnął się tajemniczo i poszedł w kierunku bramy wyjściowej. Hania była gotowa przysiąc, że widziała, jak spod jego długiego płaszcza wysuwały się anielskie skrzydła. No ale przecież przysięgać nie wolno. No właśnie, ciekawi jesteśmy, kogo dziewczynki spotkały na cmentarzu i któż im powiedział takie ważne zdanie, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował dla nas w niebie. Święci już o tym doskonale wiedzą. Widzą to wszystko na własne oczy, a my musimy sobie wyobrażać. Ale czy naprawdę tylko musimy? Powinniśmy starać się wyobrazić, jak tam jest. Czy to będą pałace, czy może zamki, czy może zupełnie małe, ciupeńkie mieszkania, ale dla każdego starczy tam miejsca. Ba, to miejsce mamy zagwarantowane. Tak. Dla tych wszystkich, którzy chcą słuchać Pana Jezusa, którzy chcą żyć Jego Ewangelią, to miejsce jest zagwarantowane. Kochani, my się zastanawiamy, jak wygląda niebo. Niektórzy mieli taką możliwość, żeby tam zerknąć. Nie wiem, czy czytaliście książkę albo oglądaliście film pod tytułem Niebo istnieje naprawdę. To jest opowieść o chłopcu w waszym wieku, który w pewnym momencie mógł zajrzeć do nieba i stwierdził, że jest tam wyjątkowo, że jest tak cudownie, że niebo przekracza nasze wszelkie wyobrażenia, że naprawdę ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak cudowne, fantastyczne, wspaniałe rzeczy przygotował dla nas Pan Bóg. Co ma
dlaczego w uroczystość Wszystkich Świętych idziemy na cmentarz, zapalamy znicze i przenosimy swoje myśli hen wysoko do nieba? No to jest takie pytanie, które sobie zadaję przynajmniej ja każdego roku, zbliżając się do grobów, do miejsc, w których, czy z którymi łączą się wspomnienia. To jest też taki moment, kiedy jest czas na modlitwę za nich, o nich. To szczególnie 2 może listopada jest ten taki moment, kiedy staramy się być bliżej, bo no nie wszyscy już od razu są w niebie. No nie, nie wszyscy na hura. My przecież wiemy, że często jest tak, że żeby wejść naprawdę do nieba, no trzeba w czyśćcu trochę poczekać, przeprosić Pana Jezusa za swoje winy i po prostu je wszystkie ponaprawiać. Dopiero potem, jeżeli Pan Jezus pozwoli, możemy wejść do nieba. Ale najważniejsze jest to, że niebo to jest miejsce, w którym na pewno czeka na nas coś absolutnie niezwykłego, w którym mamy swój dom, pałac, zamek. Tego do końca nie wiemy. To się okaże. Dlaczego w uroczystość Wszystkich Świętych kierujemy swój wzrok do nieba? Myślę, że dlatego, że mamy poczucie, że ci, którzy żyli wśród nas, są już w niebie. Cieszą się widokiem Pana Boga, oglądają Go, chwalą Go, wielbią Go i spoglądając na nas mówią: żyjcie pięknie, żyjcie dobrze, żyjcie tak, żebyście mogli naprawdę jak najszybciej trafić do nieba. To nie jest dzień smutku, to jest dzień radości wielkiej, wielkiej takiej wdzięczności, że Pan Bóg przenosi nas do siebie, że nie zapomina o nas, tylko po prostu bierze nas na ręce i przenosi do wyjątkowego miejsca, miejsca, w którym On jest na stałe, w którym możemy Go widzieć, w którym możemy po prostu z Nim ciągle i ciągle i ciągle być.
Wiemy, że niebo jest pełne, że jest tam mnóstwo świętych, że są oni bardzo szczęśliwi. Rodzą się czasami w nas pytania, w jaki sposób można się dostać do nieba. Niektórzy rozglądają się za jakimiś mapami, GPS-ami, bądź też szczegółowymi nawigacjami, które poprowadzą nas wprost do nieba. Jak to jest z wami? No chyba każdy z nas ma taką własną swoją nawigację. Wystarczy, żeby tylko ją dobrze dostroić na to, co dobre, co jasne, co nie szkodzi innym. No tym takim chyba najlepszym drogowskazem jest dekalog, czyli 10 przykazań Bożych, bo no, święci, którzy są wyobrażani sobie przez nas jako giganci, wielcy, właściwie nieosiągalni dla wielu, też tu byli, też mieli różne swoje małe czy większe kłopoty, ale właśnie ten drogowskaz, ba ten GPS, jak powiedzieliśmy w tej chwili, taki niezwykły, który każdy z nas ma blisko. Wystarczy tylko dobrze posłuchać tego tętna, które równomiernie, wolniej lub szybciej próbuje nas ciągle przenosić w te strony najlepsze, najbliższe niebu. Czasami zastanawiamy się, nieraz dzieci pytają, jak święci, w jaki sposób dostali się do nieba. Owieczko, masz na to jakiś pomysł? Jak? Bardzo prosto. Kiedy skończyło się ich życie na ziemi, spakowali do swojego serca, jak do walizki, wszystkie najlepsze uczynki i wybrali się w tą najbardziej fantastyczną w życiu podróż. Podróż do samiutkiego nieba. Jak długo trwała ta podróż? Tego nie wie nikt. Wiemy tylko tyle, że kiedy już tam dotarli, Pan Bóg wręczył każdemu z nich dwie rzeczy. Dwie? No tak, dwie. Wręczył im aureole i wręczył im klucze. No zaraz. Aureole? Tak, aureole to znak, że Panu Bogu bardzo, ale to bardzo podobało się ich życie na ziemi. Słyszałam o takich świętych, którzy swoją aureolę oczywiście noszą w kieszeni i nawet im do głowy nie przychodzi, że jej ukrywanie to na nic się nie da, ponieważ blask, który roztacza aureola, to bije prawie że na kilometr albo i więcej i tak ją po prostu widać. No dobrze. No ale dlaczego je ukrywają? Bo to nas z panem Andrzejem bardzo interesuje. Ach, dlatego, że oni myślą, że w życiu przecież nie zrobili nic nadzwyczajnego. Owszem, starali się z całych sił kochać Pana Boga i innych ludzi. No i też jeszcze innym pomagali. W zasadzie pomagali wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali i rozdawali wszystkim ludziom dobre słowo, uśmiech i oczywiście modlitwę. Ale oni myślą, że tak robią wszyscy. A czy mają rację? Nie wiem. Nie wiem, owieczko Magdo, czy mają rację, czy nie. Mnie się wydaje, że chyba nie. Bo nie wszyscy pamiętają o tym, że należy innym rozdawać dobro, uśmiech i modlitwę. No dobrze, a teraz jeszcze klucze. Co z tymi kluczami? Klucze to Pan Bóg wręcza im do ich pałacu, który oczywiście czeka na nich w niebie. Są to bardzo specjalne klucze, zrobione z najlepszych uczynków, jakie zrobili na ziemi. I dostają te klucze tylko te osoby, które naprawdę pięknie żyły na ziemi.
No to jeszcze jedno pytanie. Czy są to klucze, które dostajemy w momencie, kiedy się rodzimy? Zarzucane są nam jakby na szyję, żeby ich nie pogubić? A, nie ma tak łatwo. Nie. Kiedy przychodzimy na świat i rodzimy się, to wszyscy mamy zapewnione, że w niebie czeka na nas pałac. Ale na klucze musimy sobie zapracować. No to pracujmy. To pracujmy. I uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o tym, że warto pracować nad świętością, nad tym, żeby trafić do nieba i żeby tam być absolutnie szczęśliwym, by spotkać tych, z którymi żyliśmy na ziemi, którzy wyświadczyli nam tyle dobra, że jakbyśmy sobie zaczęli przypominać każde z nich, to zajęłoby nam mnóstwo czasu. Niebolotem mijam góry, chmury, gwiazdy. Nie chcę wracać tam na ziemię. Tak mi dobrze w niebolocie. Niebolot, niebolot. Kochani, życzymy wam, by uroczystość Wszystkich Świętych była dniem, który przekonuje nas o tym, że niebo istnieje naprawdę i że jest pełne świętych, a święci to ci, którzy żyli wśród nas albo i żyją, bo przecież i ziemia, i niebo pełne są świętych. I jeszcze jedno może życzenia, abyśmy umieli odebrać te pocztówki, które są nam przesyłane z nieba. To są takie bardzo wyjątkowe pocztówki, które, nie ma tam żadnych pejzaży niebiańskich, czy tych pałaców, o których wspominaliśmy, ale jest tam właśnie to, co starają się wyprosić, czy my staramy się za stawiennictwem właśnie naszych świętych i błogosławionych, czy sług Bożych wypraszać. Oni są takimi najlepszymi listonoszami, którzy przynoszą te wiadomości ostemplowane stemplem niebo. Dobrzy ludzie z czystym sercem, uśmiechnięci, są też tacy, którzy w niebie dla nas są.
nad życiem zaskarbili troskę nieba i kościoła, aby z nami zawsze byli. Trzeba śpiewać, trzeba wołać. Bądźcie zawsze z nami, braćmi i siostrami. Z tatą ten kroi chleb i z mamą. Na ziemi.
dziś żegnamy się z wami, życząc, by te piękne dni były naprawdę pełne uśmiechu, ciepła i dobra. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Do usłyszenia.